Czego uczy mnie Biblia w pierwszej, w liście do Rzymian w 5 rozdziale? W pierwszych wersetach listu do Rzymian 5 rozdziału. List do Rzymian 5 rozdział od 1 do 11 wersetu zawiera pierwszą pieśń pochwalną. Po tym jak w drugiej części listu do Rzymian najpierw przedstawiono nam gniew Boga wobec grzechów człowieka, po tym jak w drugim rozdziale listu do Rzymian najpierw przedstawiono nam gniew Boga wobec grzechów człowieka, a następnie usprawiedliwienie przez wiarę, to w 5 rozdziale listu do Rzymian podkreślone jest uwielbienie. Każdy główny fragment listu do Rzymian kończy się pieśnią pochwalną. W 5 rozdziale listu do Rzymian mamy przed sobą pierwszą z nich. Nieustannie jesteśmy zdumieni formą, jaką Duch Boży tworzy w tym liście do Rzymian. Ważne jest, abyśmy najpierw rozpoznali ten układ, abyśmy potem mogli zrozumieć szczegóły zawarte w poszczególnych wersetach. W tym uwielbieniu wyróżnione są trzy części ze wspólnym określeniem chlubimy. Chlubimy się nadzieją, jak mówi nam List do Rzymian, 5 rozdział od 1 do 2 wersetu. Potem mamy, chlubimy się z ucisków, jak mówi nam List do Rzymian, 3 rozdział do 10. A potem chlubimy się w Bogu, jak mówi nam List do Rzymian 5:11. Tak wygląda podział dokonany przez Ducha Bożego w tym wspaniałym, bardzo głębokim i wdzięcznym fragmencie. Więc chlubimy się nadzieją. Tak mówi nam List do Rzymian, 5 rozdział, 1-2 werset. Rzymian, 1 rozdział, 1-2 werset zawiera trzy główne punkty. Naszą przeszłość i nasza przeszłość jest uporządkowana z Bogiem. W teraźniejszości jesteśmy w pełni zaakceptowani przez Boga, a nasza przyszłość jest zabezpieczona przez samego Boga. Przeszłość jest uporządkowana z Bogiem. Tak mówi nam List do Rzymian, 5 rozdział, 1 werset. Usprawiedliwieni tedy z wiary mamy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Jeśli chodzi o nasze grzechy, otrzymaliśmy nie tylko przebaczenie, ale i usprawiedliwienie. Przebaczenie oznacza, że nie ponosimy już kary za nasze grzechy. Apostoł Paweł nie mówi tego wprost w liście do Rzymian, ale jest to objęte aktem usprawiedliwienia. Czym jest usprawiedliwienie? Usprawiedliwienie oznacza, że stoimy przed Bogiem tak, jakbyśmy nigdy nie zgrzeszyli. Mało tego, jakbyśmy nigdy w przyszłości nie zgrzeszyli, w przeszłości nie zgrzeszyli, w teraźniejszości nie zgrzeszyli. Stało się to możliwe przez wiarę, to znaczy przez wiarę w Boga, który wzbudził Chrystusa z martwych, o czym mówi nam jasno List do Rzymian, 4 rozdział, 25 werset. Wzbudzenie z martwych jest Bożym świadectwem, że dzieło Pana Jezusa Chrystusa na Kalwarii, na Golgocie jest w pełni wystarczające dla naszego usprawiedliwienia. Przez to dzieło odkupienia został złożony
trwały pokój z Bogiem. Jest to wspaniały fakt. Przez to dzieło odkupienia został ustanowiony trwały pokój z Bogiem. Czytamy o tym w liście do Kolosan, 1:20. Dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. W tym wersecie jest napisane, pokój mamy z Bogiem. Konieczne jest, byśmy przyjęli z wiarą tę prawdę, że Pan Jezus Chrystus w sposób ostateczny uczynił pokój przez krew swojego krzyża. Wtedy dostąpimy osobistego pokoju z Bogiem. Pokój z Bogiem to pokój lub spokój sumienia, istotny dowód otrzymania zbawienia dla każdego wierzącego człowieka. Ten pokój jest warunkiem szczęśliwego życia, owocnej służby i szczerego uwielbienia. Jest on kilkakrotnie wspominany w Biblii. Nasz Pan Jezus Chrystus mówi o tym w Ewangelii według Mateusza, 11:28. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Również w Ewangelii Jana, 14:27. Gdy miał dokonać dzieła odkupienia, powiedział, pokój zostawiam wam. Zostawił nam ten pokój na podstawie swojego odkupieńczego dzieła. W Ewangelii Jana 20, gdy zjawił się pośród uczniów jako zmartwychwstały Pan, pozdrowił ich słowami, pokój wam. Wszystkie te fragmenty mówią o pokoju z Bogiem, pokoju sumienia, z pokoju sumienia. Pokój z Bogiem otrzymaliśmy przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Kiedy uświadamiamy sobie, że otrzymaliśmy usprawiedliwienie przez wiarę i dlatego mamy pokój sumienia, to mamy świadczyć, że nasz Zbawiciel nabył dla nas ten wspaniały dar na krzyżu. On staje się wielkim w naszych sercach i porywa nas Jego cudowna miłość. Z miłości Pan Jezus Chrystus był gotów pójść na sąd i śmierć za nas. To łączy nasze serce z Nim. Zatem wyrażenie przez Pana naszego Jezusa Chrystusa odnosi się do pierwszej części dwóch wersetów z listu do Rzymian, 5:1-2 ze skutkiem wstecznym. Wszystko. Usprawiedliwienie i pokój z Bogiem otrzymaliśmy przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Działa ono również w odwrotnym kierunku, mianowicie, że jako usprawiedliwieni mamy teraz dostęp do Boga w każdym czasie przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. I obecnie mamy dostęp do Boga. To jest powiedziane w 2 wersecie 5 rozdziału listu do Rzymian. Dzięki któremu też mamy dostęp przez wiarę do tej łaski, w której stoimy. Dostęp do Boga jest bezwarunkowym przywilejem wszystkich wierzących. W każdej sytuacji, czy to w dni jasne, czy ciemne, w każdym stanie, czy nasze sumienie jest wolne, czy też, jak to czasem niestety bywa, obciążone grzechem, możemy stanąć przed Bogiem. Oczywiście On oczekuje od nas wyznania, jeśli w naszym życiu pojawił się grzech. Wtedy On nam przebacza, a my również znów cieszymy się szczęśliwą społecznością z Nim. Mamy dostęp do tej łaski. Jesteśmy w łasce Boga, dlatego On nas przyjmuje zawsze z miłością i życzliwością. Ten wspaniały przywilej jest największym, jaki wierzący posiada na ziemi. Zawsze możemy mieć społeczność z tym wspaniałym Bogiem,
który pojednał nas ze sobą. Dotyczy to więc teraźniejszości. Nasza przyszłość jest zapewniona, bo tak zapewnia nas List do Rzymian, 5 rozdział, werset 2, w drugiej części, tak zwanej części B. I chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Tutaj chodzi o naszą przyszłość. Wejdziemy do chwały Bożej. Do chwały Bożej. Słowo nadzieja w potocznej mowie oznacza mimo wszystko rzecz chwiejną, niepewną. Ale w Słowie Bożym nadzieja jest bardziej niż pewnością. Ktoś mówi, mam nadzieję, że jutro zrobię to lub tamto. Wyraża pewną wątpliwość. W Słowie Bożym nadzieja jest pewnością tego, co mówi Bóg. Tak samo w naszym wersecie 2, 5 rozdziału Listu do Rzymian jest gwarancja, chlubimy się nadzieją chwały Bożej, jest gwarancja, że to jest obiecane. To, co jest obiecane, spełni się. Tak więc końcowym rezultatem usprawiedliwienia jest to, że wejdziemy do chwały Bożej. Bóg nie obiecał, że spełni wszystkie nasze zachcianki, ale Bóg na pewno spełni swoje wszystkie obietnice. Zostaniemy zabrani do nieba, do obecności Boga, w nowym ciele, aby być wiecznie szczęśliwymi. Zatem jakbym próbował to podsumować, to powiedziałbym, że jeśli chodzi o naszą przeszłość, jest ona uporządkowana przed Bogiem. Jeśli chodzi o naszą teraźniejszość, jesteśmy w pełni akceptowani przez Boga. I w każdej chwili możemy stanąć przed Nim przez wiarę. A nasza przyszłość jest całkowicie zapewniona. Wejdziemy do chwały Bożej. Także chlubimy się z ucisków, a nadzieja nie zawodzi, bo tak mówi nam 5 rozdział Listu do Rzymian, werset 3 na początku. A nie tylko to. Chlubimy się też z ucisków. Przez ucisk rozumiemy doświadczenia i próby, które Bóg stawia na naszej drodze. Pan nie obiecał nam, wierzącym, łatwego życia. Wręcz przeciwnie, powiedział do swoich uczniów, na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Tak mówi nam Ewangelia według Jana, 16 rozdział, 33 werset. Z kolei Jakub wzywa nas, poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. List Jakuba, 1 rozdział, 2 werset. Na drodze wiary są rzeczy trudne i nie chodzi o to, żeby się z tego cieszyć. To byłoby ekstatyczne i niezdrowe. Żadne karcenie nie wydaje się chwilowo przyjemne, lecz bolesne. Tak mówi nam List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 11 werset. Tak, trudności sprawiają, że jesteśmy smutni. Nie cieszymy się z nich, ani też nie szczycimy się nimi, ale chlubimy się ich rezultatami. O tym właśnie teraz dowiadujemy się, gdy czytamy, chlubimy się też z ucisków. Prowadząc nas tymi trudnymi drogami, Bóg chce coś osiągnąć w naszym życiu. W tym fragmencie można zauważyć 3 etapy. Po pierwsze, werset 3 w drugiej części, czyli tak zwany werset 3b, z 5 rozdziału Listu do Rzymian, komunikuje nam, że wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość. Chlubimy się też z ucisków. Prowadząc nas tymi trudnymi drogami, Bóg chce coś osiągnąć w naszym życiu. W
tym fragmencie można zauważyć trzy etapy. Rzymian 5 rozdział 3 werset B, wiedząc, że ucisk wywołuje cierpliwość. Kiedy przeżywamy trudne chwile, naszą modlitwą i pragnieniem jest, aby Bóg natychmiast je zakończył. Ale On nie zawsze to robi. On pragnie nas uczyć trwania przy Nim w trudnych dniach. Wytrwanie przy Nim oznacza, że pomimo trudności nie przeciwstawiamy się w sercu Jego woli, ale idziemy naprzód, będąc z Nim w społeczności. List do Rzymian, 5 rozdział, werset 4a, a cierpliwość doświadczenie. Wytrwanie przy Bogu wywołuje doświadczenie lub zdobycie przydatności dla Niego. Zdobywamy wtedy doświadczenia na drodze z Bogiem, których nie mielibyśmy, gdyby wszystko w naszym życiu układało się zawsze bezproblemowo. Rzymian 5 rozdział 4 werset B i 5a. Doświadczenie zaś nadzieję, a nadzieja nie zawodzi. Doświadczenie wywołuje nadzieję, jest to nadzieja w Bogu. Uczymy się w tych okolicznościach nie ufać sobie samemu. Pewność siebie jest po prostu takim stanem. I nie ufać ludziom. Całą naszą ufność pokładamy w Bogu. Myślimy o Dawidzie, który w Psalmie 62 mówi: jedynie w Bogu jest uciszenie duszy mojej. Bóg przez zesłanie na nas utrapienia chce, abyśmy coraz bardziej ufali Mu. Kiedy ufamy sobie lub ludziom, często możemy się rozczarować. Lecz nadzieja czy zaufanie do Boga nie przynosi nam wstydu. Nadzieja może spowodować następujący albo następny skutek. Kiedy nasze życie na ziemi staje się trudne, wówczas możemy bardziej zająć się naszą przyszłością. Jeśli na ziemi wiedzie nam się dobrze, to jesteśmy oczywiście zadowoleni. Jeśli jednak idziemy trudną drogą, to jesteśmy oderwani od ziemi, a bardziej połączeni z niebem. Tak więc apostoł chciałby przedstawić nam również tę myśl. Nadzieja i oczekiwanie na Pana Jezusa Chrystusa, nadzieja i oczekiwanie na Pana Jezusa Chrystusa stają się bardziej żywe i w bardziej w znacznym stopniu zajmują nasze serca, gdy droga na ziemi jest uciążliwa. Tak więc zauważamy w tych wersetach kroki. Po pierwsze, ucisk wywołuje trwanie przy Bogu. Wytrwałość przynosi doświadczenie z Bogiem. Doświadczenie sprawia nadzieję w Bogu. I przechodzimy dzięki temu do zagadnienia związanego z Bożą miłością. Tak jest zapisane w liście do Rzymian, 5 rozdział, 5 werset B. Bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Duch Boży przypomina nam o miłości Boga w naszych sercach. Chcę, abyśmy się nią cieszyli w dobrych i trudnych dniach. W pierwszym liście Jana również jest wspomniana miłość Boga w Panu Jezusie Chrystusie. Tam Duch Boży chce nam pokazać, że tę miłość przekazujemy dalej. Miłujemy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Tak czytamy w pierwszym liście Jana, 4 rozdział, 19 werset. Prawdą jest, że ta miłość została rozlana w naszych sercach,
abyśmy mogli się nią cieszyć i doświadczyć, że jesteśmy przez nią pocieszani, zwłaszcza w trudnych dniach. Nie musimy rozpaczać w ciężkich okolicznościach, ponieważ Bóg zawsze nas miłuje, ponieważ jesteśmy Jego dziećmi. Zajmujmy się intensywnie miłością Boga. Rozlana jest w sercach naszych. Nie oznacza, że powinniśmy, jak może się początkowo wydawać, szukać jej w sobie samych. To nam nie pomoże. Nie, powinniśmy skierować nasz wzrok na krzyż, aby odkryć i zgłębiać tę miłość. Stąd spojrzenie na krzyż, duchowe spojrzenie na krzyż. Jeśli naprawdę chcemy poznać, jak wielka i cudowna jest miłość Boga do nas, to musimy spojrzeć na krzyż Golgoty. Tam tą miłość poznamy. List do Rzymian, 5 rozdział od 6 do 8 wersetu. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, bardziej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Miłość Boża objawiła się w ofierze Pana Jezusa Chrystusa i to w czasie, gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, czyli gdy byliśmy zupełnie niezdolni do życia dla Boga. Bezbożnik oznacza, że prowadziliśmy życie bez Boga. Grzesznik określa człowieka czyniącego tylko zło. Wrogami Boga byliśmy przez obojętność względem Niego w czasie prób usprawiedliwiania się na podstawie uczynków lub sytuacjach jawnego sprzeciwu wobec Niego, wobec Boga. Zostaliśmy usprawiedliwieni przez krew Pana Jezusa Chrystusa. Cudowna Boża miłość okazała się wtedy, gdy w ogóle nie było w nas nic godnego miłości. Definicja miłości Bożej brzmi: Bóg miłuje, nie widząc w obiekcie miłości niczego godnego okazania tej miłości. On wtedy dał nam Pana Jezusa. Byliśmy bezsilni. Teraz mamy Bożą moc do życia miłego Bogu. Byliśmy bezbożni, daleko od Boga. Teraz mamy dostęp do Boga. Byliśmy grzesznikami, teraz jesteśmy usprawiedliwieni. Byliśmy wrogami Boga, teraz jesteśmy Jego umiłowanymi dziećmi.